Cześć, witajcie, Jan Pasiński, Piwna Kompania. Materiał zacznę krótkim wstępem z dworca kolejowego, skąd o godzinie 7.17, dworzec w Brnie, no i ruszamy na naszą jednodniową wycieczkę do Wiednia. Także dzisiaj wszystkie materiały, które będziecie widzieć, właśnie dzieją się od samego rana. 7.22 mamy pociąg, mniej więcej 8.50 jesteśmy na miejscu. No i powrót wieczorem, 21.10 wracamy potem z powrotem do Brna, gdzie my mamy miejscówkę właśnie tutaj, nocleg u mojej siostry i szwagra. Swoją drogą, jeżeli właśnie bylibyście tutaj w Brnie, to warto rozważyć takie opcje zarówno w Wiedeń, jak i Bratysławę, która jest niedaleko i podróż zajmuje mniej więcej tak półtorej godziny właśnie pociągiem. Rozważyć z tego względu, że na przykład noclegi w Wiedniu są naprawdę dosyć drogie. Także może się okazać, że bardziej kuszącą opcją jest właśnie dojazd tutaj pociągiem, gdyż za dwa bilety na dwie osoby w dwie strony, czyli jakby to cztery bilety łącznie, zapłaciliśmy mniej więcej około 250 zł w przeliczeniu już na złotówki. Także cena naprawdę wydaje się, że bardzo fajna. Także zobaczymy, jak się Wiedeń się będzie prezentować, także witajcie na jednodniowym vlogu z Wiednia. Zachęcam Was do śledzenia mnie na Instagramie. Zeskanujcie kod QR, a przejdziecie bezpośrednio na mój profil, gdzie na bieżąco wrzucam na przykład relacje z podróży, recenzje piw czy win. A przygodę z Wiedniem rozpoczynamy od dworca głównego, którego konstrukcja, jak i wielkość robi wrażenie. W ciągu krótkiego pobytu tutaj widzieliśmy choćby pociągi do Zurychu, Wenecji, Monachium, Warszawy czy Dortmundu. No i już mamy pierwsze symbole Wiednia tutaj na talerzu, dość do małego do przekąszenia. Mianowicie to, co widzieliście chwilę wcześniej, czyli kanapki trześniowskiego. To jest bardzo charakterystyczna rzecz dla Wiednia, założona mniej więcej w XIX wieku przez właśnie Polaka z Krakowa, który, jeszcze raz nie pamiętam, czy w XIX, czy na początku XX, to się zmieniło. Ale generalnie, jeżeli chodzi o to, założona przez właśnie Polaka z Krakowa, który w trudnych czasach potrzebował, chciał wynaleźć coś ciekawego, smacznego, również jednocześnie do jedzenia dla osób no, jeżdżących do pracy w tamtym czasie. Coś, co nie było super drogiego, ale jednocześnie mało, również małego i pożywnego. Także właśnie czekające są te kanapeczki. A druga rzecz, to mamy tutaj tradycyjnego, można powiedzieć, że winier, sznicla od razu w bułce rzuconego. No i drugą rzecz może nie aż tak tradycyjną, ale również z tego regionu, czyli można powiedzieć, że cynamonową po prostu bułeczkę. No ale zaczynamy w takim razie od kanapeczek trześniowskiego, a potem przechodzimy do sznicla. Wszystkie odwiedzone przez nas kulinarne miejsca znajdziecie na mapie, do której link jest w opisie filmu. Wracając jednak do zwiedzania, po Wiedniu poruszaliśmy się tylko pieszo, jednak jeśli będziecie chcieli przemieszczyć się transportem publicznym, to do dyspozycji macie kilka linii metra, dobrze rozbudowaną sieć tramwajową i autobusową. 24-godzinny bilet obecnie kosztuje 8 euro. Niedaleko do dworca znajduje się Belweder wraz z imponującym kompleksem parkowym. Górny Belweder, który obecnie widzicie, powstał w 1723 roku i przeznaczony był na bankiety oraz uroczystości. Z tylnego wejścia roztacza się imponująca panorama na Stare Miasto oraz Dolny Belweder. Wiedeń to także miasto parków i skwerów. W jednym z nich stoi pomnik Johanna Strausa, austriackiego kompozytora, dyrygenta i skrzypka. Przyszliśmy tutaj, gdyż naszym celem było odtworzenie rodzinnego zdjęcia, na którym sprzed 22 laty pozuje mój tata. Parasola, płaszcza i wąsa brak, ale cała reszta zagrała znakomicie. Wokół Starego Miasta poprowadzony jest ring. Jest to reprezentacyjna ulica, powstała w drugiej połowie XIX wieku, która obecnie służy zarówno samochodom, tramwajom, ale także pieszym i rowerzystom, którzy mogą cieszyć się szeroką i skrytą pod drzewami szeroką drogą rowerową. Wzdłuż ringu wybudowane zostały m.in. parlament, obecnie w remoncie, choć wygląda naprawdę zjawiskowo, nowy ratusz, teatr miejski czy giełda. Stolica Austrii jest bardzo bogata w kościoły. Często wciśnięte są one w szeregi kamienic postawione przy małych placach, jak na przykład obecnie oglądany cichy i spokojny kościół franciszkanów. Jego przeciwieństwem jest najważniejszy kościół Wiednia, jak i symbol Austrii, czyli katedra pod wezwaniem świętego Szczepana. Imponująca gotycka budowla zwieńczona jest wieżą o wysokości ponad 136 metrów, a jej obecna bryła pochodzi z XVI wieku. Warto zajrzeć do środka, by podziwiać kunszt architektów, choć wewnątrz trzeba spodziewać się całkiem sporego tłumu.
masę ciekawych informacji dla Was. Nie wiem, czy wszystko zapamiętałem dobrze, jak szwagier mi tu opowiadał, ale postaram się, słuchajcie. Jesteśmy przy Neuer Markt, w samym centrum Wiednia. No i ze mną bardzo niepozorny kościółek. Krypta kapucyńska, dokładnie rzecz biorąc, się nazywa. No i tutaj odbywały się pochówki cesarskie z rodziny Habsburgów. Przytaczając jakieś takie pierwsze liczby, chyba pierwszy pochówek odbył się tutaj w 1633 roku, a ostatni w 2011 roku, kiedy został pochowany tutaj ostatni syn ostatniego cesarza Austro-Węgier. Także to zaledwie 11 lat temu. Także naprawdę można powiedzieć, że historia no bliska. No i właśnie tutaj wejście do krypty, można wejść i zobaczyć właśnie, jak są pochowani 12 albo 13 cesarzy i 19 cesarzowych, a łącznie chyba około 147 różnych członków rodziny królewskiej, cesarskiej, habsburskiej właśnie tutaj w środku. Kto ma ochotę, może wejść. Wejście kosztuje dodatkowo 8 euro. Chyba wszystko, co chciałem Wam na ten temat powiedzieć, ale naprawdę interesująca rzecz, a bardzo niepozorny kościół, jak malutki. A sam rytuał pogrzebowy naprawdę też był interesujący, gdyż polegało to na tym, że w początku właśnie cały kondukt pogrzebowy szedł przez miasto. U bram te bramy, te wrota, które są tutaj, widzicie z boku, były właśnie tam w tym momencie na wejściu witał mnich, który pytał się, kto przyszedł. No i były wymieniane całe wszystkie tytuły tak naprawdę książęce, aż do momentu skrócenia, kiedy po prostu jakby można powiedzieć, że mistrz ceremonii pogrzebowej mówił, że przyszedł na przykład Franciszek I, człowiek i grzesznik. I wtedy właśnie osoba została wpuszczona i mogła zostać pochowana. Bardzo symboliczne, bardzo metaforyczne i w sumie ciekawy symbol. Mało tak naprawdę, no można powiedzieć, że takim atrakcyjnym kościółku, nie wiem jak to powiedzieć, w tym sensie, że nie spodziewałem się, że taki mało znany kościółek, a proszę, taką dużą historię kryje. Na moimi plecami Cafe Central, jedno z najpopularniejszych, jak to mówił szwagier, miejsc w Wiedniu, jeżeli chodzi o kawusie. Przypadkiem żeśmy tu przeszli, był plan, że można nawet zajrzeć do środka naszego małego, ale zobaczy, że ludziom się chce stać w takiej kolejce, żeby wejść do środka. Podobno wygląda bardzo fajnie, jeżeli chodzi o architekturę, ale jedzenie, jak to bywa w takich miejscach, podobno dosyć turystyczne, także idziemy dalej. Mówiłem, że znajdę coś właśnie jeszcze innego, ciekawego, a mianowicie tutaj, słuchajcie, tuż obok właśnie Central Cafe jest Ferstel Passage, to się tak nazywa. Zaraz przy takim placu, gdzie z tyłu tutaj, o, jak widzicie, również widoczny jest kościół, jest pasaż. No i tutaj wchodząc z tego pasażu, tak naprawdę możecie poczuć się nieco jak w tym Cafe Central, gdyż on jest częścią tego pasażu, bo znajduje się w budynku jakby jednym obok. Zaraz mogę zniknąć na chwilę ze względu na zmianę tutaj na słonecznienia, ale jeżeli chodzi natomiast o sam pasaż, o bramę, może zaraz się pojawić na nowo, to wygląda naprawdę bardzo interesująco i ładnie, architektonicznie, moim zdaniem naprawdę perełka. Zresztą spójrzcie sami. Do kawiarni Wiedniu. Nie mogliśmy pominąć tego etapu, chociażby i z prostego względu, a mianowicie takiego, że ta wiedeńska kultura kulinarna, właśnie taka kawiarniana, właściwie powinienem powiedzieć, kulinarna kawiarniana, jest wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Także jest to też dosyć ciekawe, bo chyba jedyny taki naprawdę przykład na świecie właśnie tego typu, gdyż te kawiarnie tak naprawdę w Wiedniu już były dosyć popularne już no, od połowy XVII mniej więcej, XVII wieku. No i właśnie między innymi taki przykład tutaj wiedeńskiej kawiarni kultury kulinarnej mamy tort Zachera, czy mianowicie przysmak, który powstał mniej więcej chyba w roku 1830 albo 40 jakoś tak. Czyli po prostu tort czekoladowy, który przykładany jest dżemem morelowym. Powinien być generalnie w oryginalnym przykładzie faktycznie przykładany dżemem morelowym. Zaraz zobaczymy, jak smakuje. Bardzo popularne, długo trwał również w latach 50. tak zwany proces tortowy w Wiedniu, który jednocześnie potem wygrał właśnie hotel Zachera, który został założony w późniejszym czasie przez syna właśnie tego słynnego cukiernika Edwarda Zachera. Oryginalny przepis na tort pozostaje w rękach hotelu i jest on okryty tajemnicą. My tymczasem kręciliśmy się wokół Hofburga, czyli wiedeńskiej rezydencji władców Austrii, która służyła od czasów pierwszego Habsburga na tronie Rudolfa I do czasów ostatniego w 1918 roku. Obecnie mieści się tutaj siedziba prezydenta Austrii, muzeum, a także wciąż działająca hiszpańska dworska szkoła jazdy, założona w drugiej połowie XVI wieku, choć mieszcząca się w Hofburgu od 1735 roku. Budynek jest ogromny i na mnie osobiście zrobił wrażenie, choć jego wielkość jest dosyć przytłaczająca. Jednak, jeżeli będziecie mieć więcej czasu, to przewodniki polecają koniecznie zwiedzić pałac.
więc chodzimy i spacerujemy dalej po Wiedniu. No i między innymi właśnie tutaj w samym centrum Wiednia naprawdę jest masa różnych budynków rządowych, ministerialnych, ale również ambasad. No i właśnie odnośnie ambasad i też różnych budynków, można powiedzieć, organizacji takich światowych, rządowych, jest również w Wiedniu siedziba ONZ-u. I co jest ciekawe, że jest to jedna z trzech światowych siedzib, gdyż właśnie jedna jest tutaj, dwa pozostałe chyba, wydaje mi się, że Nowy Jork i trzecie miasto, nie pamiętam, mówiąc szczerze, ale odnośnie właśnie jeszcze Wiednia, taka krótka informacja, że Wiedeń został ponownie wybrany jakby najprzyjaźniejszym miastem do życia na świecie. W tym sensie, że tam są liczone między innymi, jeżeli chodzi o turystów, jeżeli chodzi o wsparcie kulturalne, zaplecze turystyczne, noclegowe, jeżeli chodzi o życie mieszkańców, komunikację publiczną, tereny zielone, ekologiczne i tak dalej, to Wiedeń chyba po roku albo dwóch latach przerwy pandemicznych wrócił właśnie na pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o najlepsze miasto do życia na świecie. W pierwszej dziesiątce, żeby wam nie skłamać, wydaje mi się, że jest większość na pewno państw, miast europejskich, ale między innymi chyba jest Oakland i jeszcze wydaje mi się, że jedno jakieś miasto chyba ze Stanów, ale nie jestem pewien, ale tak czy siak szacun dla Wiednia. Jedną z kolejnych atrakcji i rzeczy, którą warto, kulinarnych atrakcji, którą warto zaliczyć w Wiedniu, są to mianowicie takie właśnie budki z jedzeniem, które widzicie, tak zwane imbiz budę się to nazywa, czyli szybkie jedzenie. Słuchajcie, jest to o tyle ciekawe, że właśnie jest to dosyć popularne i tego jest całkiem sporo. Polecane są właśnie głównie te winerki, czyli takie parówki. U nas w sumie swoją drogą nazywają się one winerki, właśnie od Wiednia. No i są to właśnie paróweczki z różnymi dodatkami, jeżeli chodzi o takie bułki, takie a la hot dogi, ale no nieco bardziej wypaśne, ale również nieco tradycyjne. Także jak będziecie widzieć takie budki nawet przy przystankach, to jest to dosyć naturalne i trzeba przyznać, że fajna atrakcja. Stoisz na tramwaj, no i coś, nie chcesz nigdzie lecieć do jakiegoś fast foodu, tylko lecisz do lokalnego street foodu ulicznego. Także fajna rzecz. Po remoncie parlament prezentować się ma tak, a w obecnej chwili wygląda tak. Wszędzie remont. Zatrzymaliśmy się tuż przy ratuszu, gdyż właśnie przy ratuszu można powiedzieć, że też jest taki mały placyk, gdzie można zarówno coś zjeść, bo jest taki street food, ale również napić się wina. No i to wina wiedeńskiego. No i teraz to taka mała ciekawostka. Słuchajcie, w Wiedniu działa naprawdę, jeżeli chodzi o ilość hektarów, jest to blisko 700 hektarów winnic ogólnie. Co powoduje, że same winnice Wiednia, tylko Wiednia, są większe powierzchniowo niż wszystkie winnice wzięte razem w Polsce. W Polsce w zeszłym roku, w 2021 roku, było 626 hektarów winnic właśnie w całym kraju, a w samym Wiedniu tylko właśnie około 700. Także próbujemy. Wleciało białe wino, gdyż właśnie w tym właśnie, można powiedzieć, rodzaju, stylu wino, no tutaj się specjalizują w okolicy. Jak na razie trzeba przyznać, że jest znakomite. Właśnie pod ratusz w Wiedniu, ratusz miejski. Wygląda imponująco, chociaż znów kolejne miejsce i kolejny remont. A obok, jak za mną widzicie, kino letnie i to naprawdę imponującej wielkości. A tutaj, z tej strony, natomiast jest street food, o którym wam mówiłem. No i jest tego naprawdę sporo. Jest to taki międzynarodowy street food. Teraz się tam udamy i może coś uda się dziabnąć dobrego do jedzenia, co wam pokażę. Ten żółty namiocik z tyłu to jest Otakringer, czyli taki wiedeński browar, dosyć popularny i chyba raczej dosyć koncernowy, bym tak to ujął, no ale właśnie wiedeński również. Także zaraz jak coś będę dawać relację, co tam dobrego do jedzenia. Tak więc jesteśmy na tym street foodzie, co wam przed chwilką opowiadałem. Także ze mną dzisiaj w sumie jak na razie bez wiedeńskiej kuchni, no ale wiedeńska kuchnia w końcu to międzynarodowa kuchnia. Także mamy tutaj corn doga koreańskiego,
czyli parówę po prostu w cieście, zaraz zobaczę, co tam będzie w środku już dodatkowo. Tu mamy międzynarodowe, jeżeli chodzi o chińskie, tajwańskie, nie wiem, co to tak naprawdę, można powiedzieć szeroko pojęte azjatyckie danie, czyli saigonki, wyglądają naprawdę wyśmienicie. No a tutaj, bardzo proszę, tutaj wleciało hinduskie jedzenie, czyli butter chicken. Także zaraz bierzemy się za próbowanie, może nawet w takim razie zrobię hapsa. Dobra. Paruwa obudowana w ciasto. Ale chcę powiedzieć, że ciasto bardzo fajne, przyjemne, smaczne. Dobrze smakuje. No i saigoneczki. Może jedną uda mi się złapać. Uwaga, mam saigonę. Świeżutkie. Ciepłe. Orientalne w smaku i chrupiące. Bardzo fajne. Także street food położony między ratuszem a teatrem miejskim z drugiej strony, poleca się. Polecam Wam oddalić się od ścisłego centrum i udać się do dzielnic położonych nieco dalej. Ilość turystów znacznie maleje, a architektoniczne czy kulinarne perełki natomiast nie znikają. Będąc w Wiedniu, nie wypada pominąć piwiarni czy też browaru restauracyjnego. W tym celu dotarliśmy do Siebensternbrau. Trochę od centrum, od tego można powiedzieć takiego utartego szlaku w centrum. No i fajnie o to również chodzi, żeby zwiedzać, jakby można powiedzieć, miejscówki wokół. No i udaliśmy się troszeczkę na zachód od starówki do browaru restauracyjnego Siebensternbrau. Dokładnie rzecz biorąc, dobrze to wymawiam. Browar restauracyjny taki można powiedzieć niemieckim, austriackim, germańskim stylu. Piwka już przy stole, także chodźcie, zaraz słówko o nich się dowiecie. W takim razie, słuchajcie, słówko o tym piwku marcowe. Nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności, w wiedeńskiej knajpie trzeba wziąć marcowe. Wiedeńskie. Przyjemne, słodowe, karmelowe, chlebowe nieco. Delikatne nasycenie, bardzo przyjemne, fajne piwo. No jak widzicie, w porządnym, mocnym kuflu. Fajne marcowe, bardzo delikatne, niskie nasycenie. Następnie, wiedeński pils. Tutaj w kufelku numer 1 można powiedzieć. Również bardzo przyjemne, goryczkowe, ale mniej ziołowe niż czeskie, bym powiedział. Ale goryczka całkiem wytrawna. Użyczę pszenicznego. No i pszeniczny, jeżeli chodzi o... No to, o, ale banan, przyjemny goździk w aromacie. Nasycenie całkiem wysokie, ale bardzo kremowa, przyjemna konsystencja. Także, jeżeli będzie gdzieś tutaj właśnie, nawet nie za blisko, warto przyjść, bo bardzo fajne miejsce. Z takim właśnie widokowym, przyjemnym ogródkiem. W drodze na targ postanowiłem zahaczyć o sklep z piwami rzemieślniczymi. Będąc w pobliżu, wpadnijcie tu koniecznie. Znajdziecie całą masę austriackich piw i co ważne, trzymane w klimatyzowanym pomieszczeniu. A piwa dolnej fermentacji znajdują się w lodówce wielkości pokoju, do której można wejść. Recenzji zakupionych tutaj piw wypatrujcie na Instagramie. Poszukując miejsca, gdzie można coś zjeść, nie wypada pominąć targu Naschmarkt, wciśniętego między dwie ruchliwe ulice. Założony w roku 1780 ma obecnie około 1,5 km długości. Znajduje się tutaj cała masa różnorodnych kramów, ale nas najbardziej interesowały te z jedzeniem oraz winem. Spróbujecie tutaj zarówno austriackich specjałów, ale także i chyba przede wszystkim całą masę przekąsek rodem z południa Europy lub Bliskiego Wschodu. A także owoce morza i świeże warzywa i owoce. Jakby tego było mało, możecie przystanąć przy stoliku beczce na kieliszek lokalnego wina lub kufel piwa. Moim zdaniem to miejsce to obowiązkowy punkt do zobaczenia w Wiedniu, zwłaszcza jeżeli tak jakby najbardziej lubicie przerwy na jedzenie. W niedalekiej okolicy targu znajduje się kościół świętego Karola Borromeusza. Przyciąga wzrok swoją wielkością, ale i wymieszaniem architektonicznych styli. Są tu zarówno elementy baroku, renesansu, jak i starożytne greckie i rzymskie. Niestety wejść do środka nam się nie udało ze względu na odbywający się w tym czasie koncert.
Nasza wyprawa powoli zbliżała się do końca, ale zanim nastąpił jej kres, wpadliśmy jeszcze na mały, znakomity tapas do hiszpańskiej knajpy, a także na kolejny kulinarny symbol Wiednia, czyli na bratwursta w wersji hot-dogowej. Przypominam, że wszystkie odwiedzone przez nas knajpy znajdziecie na mapie, do której link znajduje się w opisie filmu. Jak na street food, wiedeński jest naprawdę znakomite. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień w Wiedniu. Mam nadzieję, że cały materiał Wam się podoba, przypadł do gustu. Jeżeli tak, pamiętajcie o łapkę w górę. A my wracamy do Brna. 21.10 mamy pociąg, także za jakieś 10 minut ruszamy z powrotem do Brna, do Czech. Tymczasem ja się żegnam, pamiętajcie o kanale i do zobaczenia. Hej!